Dobrze, widzowie, zaczynamy evencik epicki na EU10. Zobaczymy, jak tutaj dzisiaj pociśniemy, ile nam się uda wbić. Natomiast na początku dość kontrowersyjny temat, o który już wiele osób mnie zapytało od początku tego streama. Mianowicie, co się stało z Turorem? Dostałem ostatnio pytanie na Discordzie, jak nagrałem wam film o planach Turora na EU10. Czy planem Turora było dostać bana? Nic nie wspominał o tym na tamtym streamie i na tamtym odcinku. Aczkolwiek no tak się wydarzyło. Tak się wydarzyło, że Turor dostał bana. Pewnie dużo osób się zastanawia, jaki jest powód i tak dalej. No powód jest bardzo prosty, mianowicie Turor robił sobie kontry ze swoim kolegą od kontr, wchodząc sobie nawzajem na konta. Czyli było to podpięte pod multikonto. Wydaje mi się, że robili to z tego powodu, żeby po prostu nie tracić czasu, więc może jak jedna osoba nie mogła, spała, cokolwiek, to po prostu ta druga wchodziła na konto i robiła te kontry, nie? Także no zostało to podpięte pod multikonto, no i za to Turor dostał bana. I jego kolega od kontr zresztą również. Jakie kontry? No chodzi o kontry w twierdzy. Po prostu wymianę, tutaj jak mamy na przykład, nie wiem, ja sobie mogę teraz wejść w pocztę i na przykład zrobić kontrę z tym ziomeczkiem, nie? No to oni mieli zapisywane kontry ze sobą, przypinali je sobie i tak się wymieniali. No tak się robi, taka jest taktyka na twierdzę, nie? No, także dlatego Turor przestał grać. Dlatego tutaj Typi Rzędy ma już 271 level, to wam od razu pokażę topkę. No a Turor niestety... O, tutaj w ogóle ten ziomek też dostał bana swoją drogą. No ale to co? No i widzicie, i właśnie to jest to. Kateo napisał, że gościu im dał 80 tysięcy złotych, a oni go zbanowali. No to jakby nie dostał bana, to byście płakali, że ktoś, kto zapłacił dużo za grzyby, jest ponad prawem i go nie banują, mimo że łamie regulamin. To wy też się musicie zdecydować, bo no nigdy się nie dogodzi, nie? Z tego co widzę. Tak czy inaczej, no pokazuje to, że nikt nie jest ponad prawem, dlatego też Turor dostał banki tytuł. No, więc z tego powodu Turor dostał bana. Tutaj już odpowiadając na wszystkie wasze pytania, bo było ich naprawdę dużo. Dobrze, lecimy dalej. Myślę, że możemy przechodzić do eventu epickiego. Mamy naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Wydaje mi się, że dzisiaj na miękko wbijemy sobie 200 level, pozmieniamy troszeczkę itemków. Aha, w ogóle muszę tak, potkę na siłę kupić, bo mi się skończyła. W międzyczasie sobie tutaj wymienimy wisiorek, bo dlaczego nie. To mogę od razu wrzucić do kibla, to już dzisiaj będziemy mieć z głowy. Tu sobie odzyskamy klejnocik, cyk. I potka na siłę. To jest coś, czego potrzebujemy. No HP też możemy kupić przy okazji. O, dobra, jest potka na siłę. I teraz zbrojownia, coś powymieniamy i lecimy w lochy. Nie będziemy się jeszcze kompleksowo... Tak, na siłkę. Nie będziemy się jeszcze tak kompleksowo przebierać, bo już w tym momencie, z tego co widziałem przed streamkiem, mamy naprawdę fajne procenty na lochy. Więc przebierzemy tylko jakieś tam pojedyncze rzeczy i lecimy w te lożki. Kup ciasteczka na punkty w Elevatorze? Nie wiem, czy będę to robił. Tak, możecie się przywitać z YouTube'em, dokładnie. Możecie się przywitać z YouTube'em. O, proszę bardzo, bardzo fajna brońka. Dobra, w sumie to wymiana tej broni chyba nam tylko i wyłącznie wystarczy. Cyk. I dobra, lecimy w lożki. Czy ten portal machniemy? Chyba jeszcze nie. Nie będę ryzykował. Strefa światła, piekiełko. Lecimy. Na to mieliśmy przed zmianą broni 1,5%, więc raczej teraz pada z bomby. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dokładnie, cyk. Potem sobie te lożki pooglądamy. Tu mamy kolejnego magusia, cyk. Tu mamy wojownika. Raczej też nam padnie. Siemka, jaka postać dobra na powrót do gry po latach? Yamakashi, obecnie najlepszą postacią jest Łowca Demonów. To jest topowa postać i no polecam ci korzystać, póki jest taka OP, nie? Witam, cały tydzień robota, także na streama się nie dało wejść, ale wreszcie jest czas na wejście. Siemanko Foduk, witam cię serdecznie. Munik z YouTube'a, siemanko Mikis, witam.
Dobra, no tu już nam coś nie idzie, wiecie co? My może jeszcze w ogóle tornadka poklikamy troszkę. Też powinno pójść dalej. Co sądzisz o postaci wojownik? Jezu, to tor... O, dobra. Wojownik obecnie bardzo słaba klasa postaci. W sensie, wojownik się za bardzo nie odnajduje w obecnej mecie. Nazwijmy to, że jest tutaj w Shakesie jakaś meta, powiedzmy. I... No, jest słabiutki. Obecnie jest bardzo, bardzo słabiutki. Dobra, tu już nie idzie. Jeszcze coś wymienimy w takim razie. O, paseczek plus 64, zobaczcie. Tylko my w ogóle... W ogóle mamy nie za wiele pancerza. Wypadałoby 25% dobić. Ale dobra, no my tu tak będziemy, powiedzmy, co chwilę... Co chwilę się przebierać. O, słaby rozrzut. Sianko Kagerui, witam. Jeszcze w ogóle topeczkę może na tym EU10 pokażę, ale to już na sam koniec. Jak już my skończymy klikankę. O Jezu, ile tu pancerza na plus. Ale czy ja to chcę znowu wymienić? No chcę. Mamy 25%, przebiliśmy 10 koła pancerza. Dobra, niech będzie tak. I zobaczmy sobie teraz procent. Piekło mamy 3,5%. A, i bez kitu jeszcze Esteros. Bo nam się w międzyczasie odblokował Esteros. Więc tutaj mamy pierwszego przeciwnika, na którego mamy tam chyba z 6%. Dokładnie. I tego drugiego też klikniemy. Nie trzeba pirat dziobak. Jeżeli pytasz o dropy, to nie trzeba. Dobra, i to już będzie raczej blok. Tu mamy plus 4. Tu mamy, no nie bardzo. Możemy sobie coś porozmontowywać, bo dzisiaj mamy event Kowala, zostawimy tyle. W sumie to pachołki muszę zacząć ubierać powolutku. Tu na przykład wisiorek na pachołka dam. I na razie tyle z tego, co widzę. Dobra, to nam popadało. Teraz tak, na tego mamy 3,5%. Lecimy dalej. Trzymaj się, mały, trzymaj się. Miłego wieczorku. Dobra, cyk. To nam siadło. Zwiadek nam też raczej siadnie, siądzie bardzo łatwo. A gościu 260 level wojem, ale wiesz, że on wydał, podejrzewam, już... No wydaje mi się, że tak ze 100 koła grzybów przez ten tydzień to lekko. Na tego woja. Słuchaj, z odpowiednią ilością grzybów każda postać będzie dobra. W sensie każdą postacią się wbijesz do topki. Dobra, wiecie co? My może pooglądamy troszkę, żeby tutaj nam się nie nawarstwiło za dużo. Niestety mój sub już oddany. A to szkoda. Ale jak za miesiąc będziesz się decydował, gdzie zostawić Prime'ika, no to wiesz. W ogóle jak ktoś ma wolnego Prime'ika, to może zostawić w tym momencie na kanale. No nie obrażę się, nie? Więcej jak chuj samo wbicie 210 w 3 dni, to pewnie 60-70 koła poszło. I tak, no Melendez jak wbił 200 plus wojownikiem na W60 w 3 dni, to mu poszło chyba 67 koła grzybu. Także bardzo możliwe. Kurwa, tu jakie serie w ogóle, co jest? Grzybów? Nie wiem, trzeba by policzyć. Chyba za 4 koła jest 30 koła grzybów. Na sklepie. Jak dobrze pamiętam. Na co tyle grzybów wydał? Na przeklikiwanie lochów, przebieranie się, na przedłużanie gryfa, żeby mieć golda. No możliwości masz bardzo duże, jak masz dużo grzybów. Tu jeszcze w ogóle portalek pierwszy ubiłem, to też wam pokażę przy okazji, bo zapisałem. 36 koła na promce, o, no właśnie. Tak, tak, bo 20% więcej, no. Dobra. Sprawdzamy procenty dalej, bo teraz mamy Magusia i to jest chyba ostatni Maguś w piekle, jak się nie mylę. O Jezu, na niego mamy 0,94. No to jeszcze troszeczkę by się przydało przebrać. Na pewno brońka by się przydała na 3 staty. To przede wszystkim. Hełmik zawsze pancerza trochę da. W sensie na maga nam nie jest potrzebny pancerz. Ale zawsze to na plus. Potem kolejne lochy. O, o. O to mi chodziło.
Bucików wcześniej nie wymieniałem, ale teraz zajebiste. Dobra, klatę musimy na pewno zmienić. No i gabinecik magii by się przydało. W ogóle nie przy... Oje... A, i rękawice bez kitu. W sensie te banerki wam za bardzo nie zasłaniają? Moja roluje sklep? Bo wydaje mi się, że mogą troszeczkę zasłaniać. O! Kurwa, no górny... Górny... Tragiczny, ale 26 średnich to jest dużo i na 3 staty, no biorę. Trzeba. Dobra, i teraz gabinet magii jeszcze. Zasłaniają jeden item w prawym dolnym. No to w sumie tak jak wcześniej, to nie ma tragedii. Dobra. W ogóle nie mam praktycznie żadnych gemików. Słucham? No niby mogę, ale mi się nie chce. W ogóle... Do plus 14 to aż tak dużo nie daje. Najbardziej nam jest potrzebny pierścionek stąd. No i zapomniałem, o czym mówiłem. Nie, nie chodzi o to. Banera. Nie, nie, nie o banerkach. Coś innego. A, o gemikach, że mi w ogóle nie poleciały gemy z 10 kopalni dla mnie. O, pierścionek jest, dobra. Dobra, powiedzmy, że git przebieranko. Tu mi się za 45 minut wykopia, a może taki jeden sportowy skipek? Już? Nie, jeszcze nie. To dzięki za gemik. Dobra, sprawdzamy procenty. No musimy zamknąć piekło, no to jest podstawa w ogóle. Na tym etapie. No, 5% prawie. Z 0,90. Ja nie wiem w ogóle, czy na tym secie to my już nie domkniemy do końca. A to jest blok? No to jest maguś, to można powiedzieć, że blok. Unlucky, must have smoky raczej. Skarabara by ci ubiła rozpira, ale tego przedostatniego nie ubije. Przez to, że... Że to jest mag, no nie? Dobra, tu mamy jakąś brońkę, to ją sobie na razie zostawimy. Możemy dać w sumie... No właśnie, temu. Niech będzie na razie tak. Teraz tak, tu jest Woj. Jego raczej zrobimy też. Jaki masz procent klasera na EU10? Zaraz ci pokażę. 71,5% prawie. A masz wszystkie podstawowe itemy? Mhm. Pytałaś mnie o to chyba dzisiaj rano. Tak? No. Ubiję chyba jak masz 15 gladiatora, czy jakoś tak, a to może. O! Z bomby kluczyk następny, dobra. O, i mamy 200 level. No way. O, i kolejny nam padł. Jezu, jak to leci. Dobra, trzeba pakiecik ogarnąć. Pro, pro. Lecimy dalej. A wejdź jeszcze raz w plusik. Podziemia sobie ogarnij, no w sumie tak, w sumie mocno, można. Ha, już koniec zabawy. Dobra, to co, wrota, tak? A wrota jeszcze można skipnąć. Renera już nie mam dusz, chociaż... Jak sobie, ile my mamy? Tu mamy chyba 10, dokładnie. Ile jest osób na serwerze? Powiedzmy 65 koła. I jakiś 15 level jakby tu był. Też może wyżej troszkę, 60 koła? O! Na przykład taki ziomeczek. Dobra, i teraz mamy trenera, cyk, na 7. Dobra, dobra, już i tak ogarnięte. I możemy sobie puścić, no w zasadzie to nic nie możemy puścić. Dobra, niech tam się gobliny rozwijają, byleby coś się budowało. Okej, tu w ogóle możemy jeszcze ataczki porobić, żeby nam się rycerze nie marnowały.
To możemy sprzedać. Może pooglądamy sobie waleczki, żeby nam znowu nie uciekły. Co ja tu ubiłem? A, na tym skończyłem. Shizu zdegradowana? Shizu się sama zdegradowała. Nikt jej nie chciał zmieniać. W sensie przenosić, może tak. Kurwa, jaka tu seria w ogóle w tego biczownika. What a shit. Dobra, git. Nie chciała być może z tą w gildii? No, podejrzewam, że to jest główny powód. Ej, nie jest tak. No ale co zrobić? To nieprawda. Zaraz dogonisz Turora bez kitu. Dobra, mamy to. Adwokat diabła jeszcze woj. A Hajka jak się bawi na czacie. Nieźle. A co, Malik leci? Tak, no. Ciągle? Co Malika kurwa dodał? No 2% mamy na tego adwokata diabła. Kurde, no ja bym już to piekło domknął i dopiero się przebierał. Tak TBH. Chociaż z drugiej strony my tam jeszcze na inne rzeczy mamy fajne procenty. Ale no tak czy inaczej piekło trzeba domknąć, no nie ma opcji. Nie no, Andrzej, lepiej epiki to rozmontowywać niż do wiedźmy dawać. Ja epiki do wiedźmy daję tylko te, które kosztują 10 milionów. Nie wiem, czy to jest słuszne, no ale tak robię. Hello, terrorek. Dobra, siedzi. 207 level, okej. Dobrze, i teraz mamy Belzebosa. Zobaczmy, czy ten Belzebos nam padnie od razu też z bomby. Oby. Jaki plan na dziś? Nie wiem. Wbić jak najwyższy level, ale ile nam się uda, to nie mam pojęcia. Polska górą from Tavern Flotte. Greetings from Poland to Tavern Flotte. Greetings to Tuny, my German friend. Yeah, yeah. Tak, Tavern Flotte to jest gildia Tunego na EU5 chyba. Nie, no on musi jeszcze siąść, no to nie ma chuja. Oh, English time. Dobra widzowie, tak jak napisaliście, machniemy sobie jeszcze tornadko przed tym Belzebosem, bo nam pewnie sporo padnie. Goldzik w staty, może jakieś epiczki fajne. You know. Tu pierścionek można dać dla Barbara, jeszcze tych trochę poubierać. Barabara, jeje, after stream. Let's go. Au. Stop beating me. A, już nie ma English time'a, sorry. Coś z ciebie wyszło. Cezik. Pola zero, a co? Tu plus 16, to nie za dużo. Ale plus 36 już możemy. I to sobie możemy rozmontować, bo już było w kibelku. Dobra, lecimy dalej. 208 level, pięknie. A co ci doda do tego, do barabarza tamtego, czy jak to tam ten? Nie rozumiem pytania. Co ci to daje do tego, żeby ubić loki? No barbar będzie mocniejszy i łatwiej mi pójdzie wieża i strefa mroku. Tam, gdzie barbar walczy. Nie rozumiem. No czego nie rozumiesz? Jest teraz tornado? No teraz tak, ale to przyszłościowo go już ubieram. Na kolejne lochy. A o kim? Mówię o tym piekle. A, no to golda, żeby w staty władować. Dobra, mamy jakąś klatkę. O! No pancerz minus 2, ale plus 88 głównych. Pięknie. Klaty jeszcze nie zmienialiśmy, więc idealnie. Rezultalionu. Hero!
Jezu, znowu wyjdę na debila na YouTubie, bo oni nie mają muzy. Trudno. No ain z blober. No, because we don't have all all enchants, you know? You don't have any enchants here. That's why which event didn't work on EU10. You know, man. Dobra, Magusia jeszcze chyba machniemy, dokładnie. Teraz mamy jakiegoś kurde, jeszcze jeden level by przydało się wbić, ale dobra, wiecie co? My chyba ten level dobijemy na przykład tu. Dokładnie. Mamy 209, mamy jakieś laczki dla Magusia, od razu ubieramy, cyk. I co? No i teraz statki. Troszkę golda zostawimy na przyszłe przebieranie oczywiście. Tu dodamy 1200. Albo nawet 1250. Kateo, zębik. Zębik będzie lepszy. O 21 on będzie pijany? Jeszcze nie. Chyba. Co najwyżej podpity. Dobra, boczki sobie damy. Boczki i szczęście to może tak do 1000 bym machnął. To nie ja, Jezusek. To Karolina robiła czyszczenie Song Requesta. Ale no fakt faktem dodawałeś gówno, więc... No jakiś kurwa no-name dodałeś kurwa na tego Song Request. Dobra, tu jeszcze 9. Kurwa. O, teraz git. Tak dużo idziesz w te. No żeby już mieć z głowy na później. W sumie bez kitu to trochę zaczyna kosztować. Dobra, tam trochę wieży się jeszcze zrobi. Dobra. Wieżyczka nam też raczej padnie. Dokładnie. Tu już się zaczyna robić to. No dawaj, dawaj. Cyk. I nie mamy miejsca. Co my tu mamy? Na inteligencję wisior. Plus 36. To możemy odzyskać. Damy w buciki. Albo nie, w to damy. Bo ma miejsce. Tu mamy na zrękę. Plus 37. Tu też można odzyskać. Dać na przykład w rękawice. Lecimy dalej. Cyk i cyk. Lata dla zwiada. Buciki dla Mariusza na 3 staty bierzemy. Te możemy rozmontować. I przepraszam, że teraz trochę mniej czatu czytam, ale no skupiam się na klikanku, nie? Ale jeszcze dzisiaj czat poczytamy na spokojnie. Będzie na to czas. A na co to jest w ogóle? Na Intę. A na Intę to już Mariuszek ma, dokładnie, dobra. To rozmontowank. Plus 12 nie za dużo. O! Jakaś brońka dla zwiada. Zakładamy. Czapeczka dla zwiada. Proszę bardzo, jak tu się ładnie pachoły ubierają. Tu mamy plus 40. To możemy od razu rozmontować. I tą klatówę rozmontujemy. Dobra, na razie starczy. Tu jeszcze damy w szczęście też, żeby było tak z 1005. Zrobię ci obiad, bo jesteś głodny? Nie zrobię ci foduk. Sam sobie zrób, albo niech ci kobieta zrobi. Ile masz run? Tyle. O kurwa. Zapomniałem tutaj lecieć dalej. Sorry, my bad. Drama song requestowa. A co, kłócą się? Dobra, 1005, okej, okay. Możemy lecieć w tego Belzebosa. No teraz powinien siąść o wiele łatwiej. Sianko Miralec, witam serdecznie. Nie, no tam 1000 HP mu zostało, 1800. Ja, o dobra. Już chciałem przeklinać. Dobra, cyk. Mamy jakiś hełmik zajebisty, możemy go od razu podmienić. Pyk, pyk. I możemy, chociaż... Nie oglądaliśmy chyba tego przedostatniego, jak się nie mylę. Czy my go gdzieś jeszcze tu mamy? Tego chyba nie oglądaliśmy.
Dobra, cyk. Jak założyć ramkę z dropów? Cezik, już ci odpowiadam, poczekaj. Zaraz ci pokażę. Tylko skończymy oglądać. Cyk. I tutaj mamy Belzebos. Jesteś już bliżej niż dalej do Turora? No way. No to teraz strefa mroku i wieża. Mamy po 90% na wszystko. Strefa mroku, cyk. Cyk. Tu mamy coś na intę znowu, minus 21. Buty dla zwiadowcy, minus 26, dobra. Mięsny golem, cyk. I tutaj cyk, dobra. To jest co? To jest na siłkę, ile nam to daje? Minus 8, a temu? Minus 24, no dobra, rozmontowanko. I rękawice. Plus 17, pancerz na minus, nie za bardzo. Dobra, lecimy dalej. Mariuszek nie ma tego. I tu minus 16 rozmontowanie. Jezu, nam się zaraz rozmontowania skończą. Co mi się tu skończyło budować? A, goblinki. Dobra, to lecimy dalej. Wracamy do strefy mroku. Minus 12. I tu znowu rękawice, cyk. Sianko ksiądz, witam serdecznie. Sianko Benshi. Siema, do której dzisiaj? No raczej jakoś do północy, Fero. Coś koło tego. Plus 37, dobra. No i co? I kończą nam się rozmontowania. Sensownie by było zakończyć klikanie w tym momencie i wrócić tutaj jutro, jak będziemy mieli od nowa 15 rozmontowań. Ale oczywiście z racji tego, że nas to nie interesuje, bo liczy się content dla widza, to oczywiście klikamy dalej, tak? Wiadomo, o co chodzi. Kiedy The Walking Dead? Jutro raczej startujemy. Ty masz jutro do 18, nie? No to pewnie jutro tak 19-20 The Walking Dead. Plus minus. Dobra, tu już nam coś nie pada. Lecimy teraz do wieży. Laczki dla Magusia, to sprzedajemy. Paseczek dla zwiada z dziurą plus 83, zajebiście. Lecimy dalej. Nie no, Foduk, proszę cię, nie troluj. Sianko Sonic, witam cię serdecznie. Sonic, napisz siema YouTube, bo to idzie na YouTube'a. A wiem, że ty na pewno im napiszesz coś miłego. O, zajebiście, dobra. To mamy też wymienione. O, siema YouTube, tak o, po prostu? Jezu, nie spodziewałem się tego. Dobra. Rękawice dla zwiada z dziurą, ale minus 5 i pancerz na minus nie. O, bardzo fajne, dobra. Ale tu jest na początku pierdolenia z tym wszystkim. Nie. Nie, co ty. Na tym etapie to się rozchodzi jak... Minus 1 i klatówy nie ma, Mariuszek, więc ubieramy. No ale to jest spoko, bo możemy tak naprawdę za darmo ubrać w epiki, no praktycznie całość pachołków, nie? Czy dzisiaj jakiś LVB-cik? Nie, dzisiaj nie. Dobra, tu już nam coś nie pada, mamy bardzo dużo golda. Dziękuję ci pięknie, Sonic, za dyszkę. Dziękuję ślicznie. Dobra, czy my portal zrobimy? Oby. Przyda nam się pod dzisiejsze klikanko. Możemy obejrzeć live.
Nie no proszę, rozpędź się. Kurwa kryty jakieś. No właśnie mogłem dać staty, mogłem zmienić itemki jeszcze i dopiero kliknąć. No jestem głupi, ale co zrobić? Za to mnie lubicie, że jesteście mądrzejsi ode mnie. Jest jak jest, dobrze. Dobrze, to co widzowie? Dobijemy może 213. 95 IQ player. Weźcie tam. Bo tak jest jak się właśnie na streamie coś robi. Wszystko się dzieje i się nie da. Rozumiesz? Dobra, przebieranko widzowie. O kurwica. No, wymienimy. Chociaż nie wiem, czy jeszcze lepszej nie dostaniemy zaraz. Ale no taki górny, 40 średnich na plus, bardzo kuszące. Szkoda nie wziąć. O, jaka nuta. Jezu, no wszystko nam leci na wszystkie staty. No mówiłam. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Podbij level Kunegundzie. Ty trolujesz, czy o co chodzi? Nie, no to zimny keeper, to ty na pewno trolujesz, dobra. Nieważne. Paseczek fajny, tylko niestety pancerzyk na minus, ale mam nadzieję, że na czymś innym odkujemy. Czy gram na Steamie? Tak, gram na Steamie. Nie no, za dużo pancerza na minus. No co jest? Czemu tyle nam pancerza zabiera to? Gramy w tą gierkę, co w przeglądarce była, że taka nutka? Napoleon, w sensie to jest Age of War chyba, jak się nie mylę. Ale no nie gramy. W sumie to później możemy zagrać, bez kitu. Nie, nie wiem, co to... W okienku, no to ci pokażę, zajebista jest ta gierka. To jest gierka dzieciństwa. No w zasadzie to większość rzeczy. Co ja wymieniłem na razie? Pasek, broń i hełm chyba, tak? A, i klatę mam świeżą. No. Chociaż w sumie to możemy kupić Barbarowi, niech ma. Jak już nam się pokazała. Tu mamy plus 5 i no, no wezmę no. To jest głupota, że ja tak wymieniam, no ale co zrobić. O, proszę bardzo. To nie jest mądry gameplay, ale tutaj ma być rozrywka, tak? Tutaj ma być rozrywka. Dobrze jakby nam poleciała. Dobrze jakby nam poleciała widzowie różdżka, ale najpierw musimy spuścić kibelek, cyk. Mamy jakiś paseczek, cyk. I stąd różdżka? No, idealnie. Dobra, brońka dlatego już jest. No, fajna jest. Ale się czat bawi. Listening. O Jezu, jeszcze lepsza broń. No bo większy górny plus 2. Delikatnie, bo delikatnie, no ale lepsze. No ale już nie będziemy wariować o takie szczegóły. Jeszcze raz? Tak, no. Dobra, czy my chcemy szukać samych rękawic? Chyba nie bardzo. Pójdziemy do gabinetu. Wiecie co, może bez kitu ja sobie trochę potek pokupuję przy okazji. Skoro już i tak roluję. Żeby tak mieć chociaż na powiedzmy te 12, no na 2 tygodnie żeby były, o może tak. Wstępnie. Dobra, HP już mamy. No będzie bolało, że nie są równe, ale trudno. No chyba, że się wyrówna jednak.
O, wyrównało się, dobra, idealnie. Dobra, tu na wszystkie staty, to nas nie interesuje, lecimy. Plus 25 na 3 staty. Plus 31, pięknie. Mirales, na jakim koncie i który kubeczek? Trzymaj się, Andrzej, miłego wieczorku, wariacie. Pierścionek, ale taki nas interesuje. Ile my tracimy na pierścionku? No tak z 25 stat, to nie jest wcale dużo. Dobra, to może sobie damy spokój na razie. A ile ma ten twój pochop? Co? Mógłbyś wymienić. No ale plus 13, bez sensu. Niby mógłbym jeszcze na pachołki kupować epiki, ale to już może poleci. Ej, bez kitu, Lukas już pod 250 level podjeżdża. No to jest koks. Ale Lukas przed chwilą mi wysłał, w sensie przed chwilą, pół godziny temu paczuszkę grzybów z kodem za dwa koła, także Lukas jedzie dalej. Lukas chce awatar chyba, zdecydowanie. A ten nekro drugi, ten w topce, to który ma level? Nie wiem. Dobra, no, Vidi ma... Vidi ma 2,5,4, no. Jeszcze Nemezis. I Nemezis ma 2,5,4 bez kitu. A niżej już nikt, chyba Lukas. A nie, Fong. A Fong ma 2,4. Tu ma jeszcze ziomek taki jak Lukas, level. No, no i chyba tyle, London 2,4,5. Kiedy będzie ten? 4, tak? Tak, 4, no. Po weekendzie teraz. Witam, szukasz gildii morze, skusisz się, wbijasz do nas bez kitu. Dobra, widzowie, sprawdźmy procenciki znowu. Ale no, ciężko mu będzie mimo wszystko tych Niemców prześcignąć. Jeżeli oczywiście się stara o awatar, nie? Dobra. Mamy jakąś brońkę znowu dla Kunegundy. Minus 2, to trudno. Jakiś hełmik, zobaczmy. Nam daje minus 2, a jemu daje bardzo dużo, okej. Okay. Stare itemki tu mam. Czego jeszcze? W ogóle tak, brakuje hełmu Mariuszkowi i w zasadzie to tyle. Tego jeszcze ubijemy pewnie. Dobra, git. Nie mamy żadnych lochów, plus 9, to nie ma co. Teraz tak, wieżyczka. Bo one z kopalni lecą. Tak, no. Plus 5, no nie, nie. Paseczek dla Mariuszka. Za co Turor dostał banan? Zaklepanie kontr z drugim chłopkiem, wchodząc sobie nawzajem na konta. Czyli no, można powiedzieć, że multikonto. Tak, tak, na EU10 dostał, no. Co to znaczy klepanie kontr? Banman, to znaczy, że po prostu robią kontry między sobą i żeby nie tracić czasu. I po prostu, żeby nie tracić czasu, to na przykład jak drugi chłopek spał, to on sobie wchodził na jego konto, żeby robić dalej kontry, nie? Dobra, no można wymienić, bo to tam bez znaczenia. Kto klepał Turora? Nie mogę chyba powiedzieć. Wiem, ale nie mogę. Dobra, tu damy na 1300, bo już mamy bardzo dużo golda znowu. I tu wbijemy, no tak myślę, że gdzieś zejdziemy do 2 milionów i wszystko dajemy w siłę. O kurwa, jak idealnie. Zejdziesz do 2 milionów i dasz wszystko w siłę. Co? Oś tak, o to ci chodziło? Nie. Że dam wszystko w siłę, zejdę do 2 milionów golda. Żeby zostawić w razie na jakieś epiki, ale... Ale w sumie to wyjebane. Dobra, idealnie, wszystko wyliczone, zobaczcie. Dobrze, ile my mamy na to 13 piętro? A, w ogóle to tak. No chcielibyśmy na pewno kluczyk kolejny w strefie mroku. Jezu, teraz się zacznie... Zacznie się to... No właśnie. Zacznie się to dropienie tych useless kluczy do wszystkiego, co i tak teraz nic nie ruszymy. Nie, no proszę cię, kurwa mać.
szczęście. W sumie mogłem na pachołka dać, ale... O dobra, jest. Jungle Boy, przedstawienie postaci później. Ja teraz... A. Ty trolujesz, dobra, nie masz... No minus 1000 pancerza, ale plus 55 głównych, a jak to u nas wygląda? Plus 1. No wezmę to mimo wszystko, tu mamy coś na zrękę, plus 17 też wezmę, dobra. Łysy, kupuje kolejny pakiecik dla ciebie, dziękuję ci pięknie, Miciu, dziękuję ci ślicznie. Z góry. PZ Berek. Dobra, no to nam jeszcze powinno siąść, dokładnie. Jakieś ręce, czy nam się przydadzą? O, przydadzą nam się jeszcze jak. I to też nam się przyda jak najbardziej, dobra. Niby mógłbym zostawić ten jeden itemek, ale tu nam jeszcze pewnie dużo itemów poleci. Dobra, cyk, 215. I cy, a. O Jezu, ja myślałem, że już los zamknę, a to jeszcze. Tu ile dostajemy? Plus 5, to nie ma co. O, i Mariuszek nie miał czapki, już ma, zobaczcie. I powinniśmy chyba dostać dokładnie. Że wszyscy są ubrani w legendarki. Że Don Casio nie wychodził do tej nuty słonia za walkę, na walkę z Voxdelem? Ja pierdolę, bez kitu. Ej, w ogóle zauważyłem, że dużo osób, które mają ikonkę Prima, się pojawiło na czacie. Macie wolnego Primika i dacie dla neutralka? Proszę. Nie bądźcie tacy, dajcie Primika. Nie, nie? Aha. Sadek. Dobra, tu mamy jakąś brońkę. Plus 6, to jeszcze nie. A, no w sumie bronie są podobne. Dobra, czy my jeszcze go ubijemy? O, proszę bardzo. To jest 1:1 praktycznie praca. Czy chcemy pan porozmawiać o naszej ofercie? O, siedzi. Paseczek dla zwiada. Plus 2, bez sensu. Dobra, kolejny roszek zamknięty. Teraz tak. Tu nie zacząłem kopać, ale to nic. O! Ja pierdolę. No to nam zbustuje postać i to dość mocno. Nieźle. Słucham? To chyba tak. Tak, no nie tak bardzo jak ten duży, ale... Ale też. Dobra, niech będzie tu. Z 280? 284, no. Tu możemy zwiadowi dać. Jezu, to kopanie tak mnie boli. 60 grzyba na jeden ten. Dobra, jest kluczyk, okej. Okay. Postać troszkę zbustowana. Dobra, idziemy w tornadko jeszcze. Wisior sobie zostawimy, to sprzedamy. Tam mam dużo epików, ale ogólnie to są epiki do kibla na kolejne dni. Ile stat daje więcej niż epik? No tak, tak. To akurat prawda. O, bez kitu, my jeszcze musimy Elevatorek. Elevatorek kliknąć tutaj. No sprzedamy to, trudno. Do kolejnego woja w tym tornadzie, myślę. Te potwory się liczą do klasera? Chyba też, no, ale nie wszystkie. To są generalnie dużo powtórek z jakichś misji i tak dalej, nie? Czemu do Wiedźmy nie rzucasz? Bo nie ma eventu Wiedźmy na EU10. Żeby event Wiedźmy działał, muszą być wszystkie zwoje odblokowane. A na EU10 nie ma jeszcze żadnego. Dobra, ten woj nam jeszcze padł. Jeszcze jakbyśmy tu level dokręcili. Sianko Tobi, witam.
Dobra, to nam jeszcze siadło. Kurwa, to mogłem dać do wiedźmy, bo to były rękawiczki. No i właśnie to jest to. Pamiętajcie, widzowie, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Jest takie przysłowie. Cześć Jacolinka, witam. Dobra, czym by tu dobić ten level? Tym? O. No właśnie. Plus jeden, to za mało. Dobra, znowu mamy trochę golda. Dobra, niech będzie tak. I sprawdzamy procenty. Po tej wymianie gemików powinno siąść więcej procent na 13 piętro. 13 piętro 4%, zobaczcie. Sianko Draor, witam. Dobra, 13 piętro nam daje najwięcej exp. No widzowie, mamy tylko 200 mniej widzów od Sombeja. A my żadnego rajda nie dostaliśmy, więc no jakby... Sami sobie dobrze radzimy. W jakiej gildii jest twoja dziewczyna? MX, zależy na którym serwerze. O, plus 29, to dużo. Dobra. Teraz my tu chyba mamy maga. No właśnie, ile procent na tego magusia? 16% na wieżę. Na niego mamy niecały 1%, więc lipa. Ale mamy na wieżę 16%. Cyk. I to był maguś, więc się powinno odblokować. To na wszystkie staty, tu już nawet nie patrzę. Skąd wiesz, ile masz procent? Z SF Toolsa. Jak sobie wpiszesz na YouTubie kalkulator do lochów neutral, to ci wyskoczy mój filmik na ten temat. Jak bardzo odjebałem, ulepszając przypadkiem kopalnię na drugi na 40 levelu? No troszeczkę odjebałeś, ale no bez tragedii, nie? Po prostu gemy ci będą kosztować więcej golda póki co i surek, i może to być na początku troszeczkę problematyczne, ale z czasem się to, powiedzmy, wyrówna. Tam jest ankieta na kanale głównym, komu dać rajda, ją znowu wygrał. Ja to rozumiem, Bela, ale jak na przykład ja kiedyś wygrałem w tej ankiecie, to na drugi dzień nie brałem w niej udziału, żeby mi właśnie nie dawać dwa dni z rzędu rajda, nie? To już potem mnie tak jakby wykluczyli. A no, trudno, zdarza się. Tu mamy coś na inta, ale plus 8. Na jakim levelu najlepiej ulepszać przedmioty u kowala? Do 300 levela razy 2, a po 300 już możesz bardziej. Taka jest, powiedzmy, ogólna zasada. Dobra, to nam jeszcze siadło, plus 6 może być, bo i tak nic nie tracimy. I tu mamy kolejnego magusia, dobra. Na razie się wstrzymamy. Na tego, jakie my w ogóle mamy procenty. Tak, na smoczy skarbiec mamy prawie 2,5, ale to i tak nam nie daje za dużo expa. Siemanko Pipeng, siemanko silny, witam. Siemanko trener Kubas, witam również. Na niego mamy 2%, 2,16. Dobra, siedzi. Ten wisior komuś się przyda? W sumie temu się przyda. To jest woj, dobra, jeszcze siedzi. Paseczek dla zwiada. Przyda się. I to nam da chyba 220 level. O ile padnie. Jezu, pamiętam, jak wchodził nowy backend, to chyba było W55. Jak się tak spamowało lochy, to jak loch miał paść, to taki lag się pojawiał. Tak na chwilę przycinało, już było wiadomo, że wtedy loch padnie. A to teraz też jest czasem. Dobra, no to nam nie pada, może tornadkiem dobijemy. W ogóle to tak, znowu golda w staty trzeba dać.
I chyba nawet na 1500 poleci, dokładnie. Cyk. Dobra, teraz tak, tornadkiem byśmy dobili level może. Cyk. Dobra. Na razie starczy. O, hełmik, proszę bardzo. Ale on nam się za bardzo nie przyda. Dobra, i co? I może byśmy jakiegoś gemika spróbowali znaleźć. Widzowie, bless RNG. Gemik na siłę albo gemik na... HP. Dobra, jest siła, pięknie. Where you go? Sadek. Z ręka. No dobra, no powiedzmy, że też się przyda. Wydaje mi się, czy jesteś ciszej niż chwilę temu? Nie, raczej nie. Minus 58. Dobra, no ja na to szczęście wrzucę tymczasowo. Lepsze to niż nic, ale no... To jest dramat. Inta. Minus 58, haha. Nie, no proszę. Nie dość, że na inną statę, to jeszcze kurwa małe. No duży na intę, no way. Na siłę by mógł taki polecieć. O, kluczyk, useless. Dobra, jeszcze trzy skipy. Dobra. Jest na siłę, no mały, bo mały, ale jest. 153 podmieniamy. W ogóle nam żaden na HP nie poleciał. Swoją drogą. Dobra, ostatni. Ja pierdolę. Dobra, ale coś tam wymieniliśmy. Sprawdźmy procenciki. No mamy 1,20. Ej, ale w ogóle na tą grotę korsarzy nam bardzo podskoczyło. Na wieżę mamy 1,5%. To nie jest dużo. Nie chcę tego klikać na razie przynajmniej. Ale o, na to nam skoczyło fajnie. Mamy jakieś buciki, zobaczmy. O, gicior. To możemy sprzedać. Sianko body, aha, witam. Ten nam jeszcze padnie. Wytłumaczyłem przed chwilą Guciowski, czym się różnią. Dobra, buty dla zwiada jakieś. Plus, albo nie, nie wymieniamy, bo bez sensu. Teraz tak, następna strefa mroku. Co tam się dzieje? Dobra, on nam nie pada. Co daje wyższy level kopalni? Mocniejsze gemy. A, bo my mamy na niego 0,40. Okej. Dobra, spróbujmy może... Chociaż czy... No dobra, spróbujmy poszukać jeszcze może jakichś itemków. Plus 16, mało pancerza. Kurwa. Plus 16, ale... Ale mały rozrzut. No i to nie jest, plus 16 to nie jest jakoś dużo. To nie wiem, czy jest sens w sumie. Bo my jakoś o wiele mocniejszej broni to nie zdobędziemy. Zresztą na Magusia górny rozrzut nam jest potrzebny dobry. Duży w sensie. Nekres, około 5000 więcej z ręki od HP w podstawie IMO. W late game. Siri, musisz odblokować wieżę, czyli mieć 125 level i zamknąć pierwszych 9 lochów. I wtedy ich odblokowywujesz. Pojedynczo do 200. Dustin. Od końca lecisz pety. Płomień, ale co to jest barbar? Co to jest za klasa postaci? To jest wojownik? To jest berserk? Desi. Neutral myślnik EU10 to jest kod. Dla nowych graczy na nowy serwer EU10. Barbar to ten pomagier w wieży? O Jezu, tu jaki górny. Dobra.
No jak nam się taki górny... No ja rozumiem, że to jest pachołek, ale on pyta o gemy dla pachołka? A, no to jeżeli chodzi o pachołki, to im najlepiej dawać gemy tylko na główną statę. 1,68, no trochę nam wzrosło. Dobra, jeszcze może jakiś gemik dla nas, proszę. A czy my tu już możemy kolejny loszek? Możemy, dobra, to przy okazji może kluczyk poleci. Kurwa! Nie wytrzymam. Kurwa, no! O, dziękuję, dziękuję! Dobra, starczy. No i co? I klikando. No teraz na niego mamy z 2%. Jak nie lepiej. No już musi siąść. A, on nam padł. To dzięki za... A może zrobimy tak, czekajcie, dałoby się odratować tą walkę? Nie tu, tu. O, dało się, dobra, zajebiście. Kryt, zwykły, zwykły i potężny kryt na koniec. Pięknie. Dobra, musimy się przelogować, bo ciągle mamy do ubicia... A, karuzelka nam się odblokowała. Ciągle mamy do ubicia... Henryka, dobra, teraz mamy dymika majciarza. Ile mamy na niego procent? 2,5% prawie. Ej, to nie jest złe. On jeszcze siądzie. Dobra. 2-2-4, no nie, i kolejny mag. Kurwica, no. Dobra, dobijemy 2-2-5 tornadkiem. W ogóle tu tego tornada trochę porobimy. W sumie to i tak dobiliśmy już niezły level, tak TBH. W sensie 2-2-5, który my mieliśmy na starcie? 180 jakoś? Nie jest źle. 182? No, chyba coś takiego. Dobra, to też możemy wywalić. Tu już mamy w sumie woja. Dobra, powiedzmy do 1450 to. Cianko Karen, witam. Boczki i szczęścia na razie nie ruszam. Wieżyczkę jeszcze z tego co widziałem możemy ubić. Ale wieża nam nie daje expa, kurwa, to też wiecie. To jest takie... Średnie. Cianko Katancia, witam. Ale to nam w sumie też nie pada, dobra. Jak tu te procenty wyglądają teraz? Tragedia. Na zająca mamy 0,60. A na 13 piętro 0,14. Helewejtorek na pewno musimy ubić. Bo jeszcze dzisiaj nie klikałem. Jezu, my taki progres zrobiliśmy i naprawdę tylko 4 więcej dalej możemy kliknąć. No, oczywiście można by kupić jedzonka, ale to nam za dużo nie da. Chociaż kurwa, te jedzonka kuszą, w sensie te do mroku. Kto to jest? To jest mag. Ja nie wiem, czy my go ubijemy tak szczerze. Może być ciężko.
No, lipa. Na SF Toolsie zobacz procent na niego? W sumie bez kitu można zobaczyć, no. Hej, bez kitu. Not possible. No cóż, dobra. Zdarza się. Dobra. To możemy jeszcze poklikać. Czy my tutaj ubijamy jakieś środowisko? Chyba nie bardzo na dzisiaj. Kurde no. No kusi jeszcze tego Henryka ubić, ale... ale ciężko będzie. Wodę ubijesz? O, to prawda. Buciki spoko. Paseczek chujowy. Ulepszę Q. Możemy w sumie ulepszyć razy dwa. Dobra, niech będzie. Na 9 bi. Katancia mam ulepszyć razy 9 EQ. Kurwa, to trochę dużo. EQ plus 9 sigma. Nie no, ale Katancia akurat ma bardzo fajny level tutaj. 0,40 mamy na niego. Jak oceniasz, to dawaj Big Sente U10. A co Mirales, wbiłeś z 50 na 52? Przez ostatnie 3 dni? Jasne, wariacie, już sprawdzam. No plus 10 brońka, ale górny gorszy. Plus 13 pancerza, dużo na minus. Kurwa, no ciężko tu będzie już cokolwiek dokręcić. Najłatwiej by było jeszcze gemów trochę pozmieniać, ale... ale mi szkoda w chuj grzybów. O, dobra. Dobra. Powiedzmy, że git. Teraz tak, całą resztę pakujemy w siłę. Z tego, co nam gold... dobra, niech będzie tak, co nam gold pozwoli. Relok. I dobra, trochę sportowych grzybów na tego. O kurwa, jaka bliska pierwsza próba. Zbrojkę razy dwa sobie daj, tak, tak, to prawda. Jezus, ta pierwsza próba. Nie, nie to, kurwa. Dobra, dawaj. Czemu robisz relogi? Żeby na pewno wszystko załapało BRR. Lepiej tak robić w shake'sie, wiesz? Jak masz jeszcze jakieś pupile na 20 nakarmione, to zbijesz te szóste? No tu mam 19, tu mam 19, tu mam 20, ale to jest chomp, więc to jest drugi. Nie, spróbujemy jeszcze na niego wydać trochę sportowych grzybków. Powiedzmy z 200, siądzie to siądzie, nie to nie. I na dzisiaj koniec. Może się jeszcze w niedzielkę przebierzemy i spróbujemy coś w przyszłym tygodniu docisnąć. Już pewnie na odcinku, na nagrywanym takim na YouTube'a. Ale kurwa, no ta pierwsza próba była taka obiecująca. Pomyśleć, że stary Berek by nie miał problemu z tym magiem. Sadek.
Niechcący zajebałem misklika i zrobiłem lock na 0,26%. Chciałbym takie miskliki dawać, Misiu. Berek back please. Dobrze przetłumaczyłem? Czy nie dobrze? 300 koła tam próba. Krejno, za subika albo za punkty kanału sprawdzam. Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chuj. Nie siedzi. Ale dobra, nie ma tragedii. 225 level. Po tygodniu serwera. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, szczerze mówiąc. Jeszcze tu oczywiście na szybko przelecę, jak moja postać wygląda, bo na początku tego nie zrobiłem. Aurę wbiliśmy na trójeczkę. Jeszcze dzisiaj muszę zrobić awkę i wszystkie takie codzienne czynności, bo jeszcze tego nie robiłem. Tak wygląda zarządca areny. Powoli tutaj ulepszenia są kupowane. Tu już w sumie rozmontowanka zrobione. Pupile. Pupile wyglądają tak. Sianko Kufel. 18 level Zębik, 19 Dzyńka, 19 Ponik, 20 Chomp i 20 Kroks. Możemy dzisiaj sobie zrobić ataczki. Pyk. Tu chyba machniemy, dokładnie. Tu może też machniemy, dokładnie. Jezu, jakie koksy nam się trafiają. No i kurwa, tak myślałem. Ale dobra, 4-1, nie ma tragedii, dobra. Lożki, no to widzieliście, jak wyglądają. Twierdzę puściłem na 11. Tu mam skarbiec i akademię po 5. Kwatery 8, eko po 7. Ale to już chyba ostatnio widzieliście. Podziemie też powoli rozwijane. Serce 8 poziom, traktor 8 poziom, trener 7. Kopalnia złota 7, komnata tortur 6, przygodomat 5, wrota 8, władek 6. Tak to wygląda. Gildyjka, 192 średni, 475 rycerzy. Mamy naprawdę realną szansę, żeby zdobyć top 3 w Helewej Torze. Zobaczcie, że tutaj po banie Turora bardzo się ta przewaga gildii numer 3 no zmniejszyła. Więc zajebiście. Tak, tutaj, no tu jeszcze nam parę osób też nie liczy. Dwóch chyba dokładnie. Dwóch? Tak, dwóch, no. Więc, no jak się przyłożymy, to naprawdę jest szansa na top 3. Także zobaczymy. No i co? Rankingi. Rankingi was pewnie interesują. Dlatego, że... Tylko wypowiedziałem się o Turorze na początku, więc tak wyglądają rankingi teraz. Oczywiście mamy piątek, mamy pierwszy dzień eventu epickiego. Jeszcze tu na pewno się dużo pozmienia. No ale typi rzędy po banie Turora, totalny rozpierdol serwera. 270, prawie drugi level. On też swoją drogą w ogóle pobił jakiś rekord. I już wam tutaj mówię jaki. Dokładnie. W 7 dni zabił 10 w 13 piętrze. Poprzedni rekord należał do Kartna i on to zrobił w 8 dni. I to był rekord i Demon Huntera i ogólny. Więc typi rzędy tutaj rekordzik pobity na tym serwerze. Tak, tak, chyba tak, Foduk. 9 dni to jest 300, no. Pewnie typi rzędy będzie robił jakiś podjazd pod to. No, bardzo dużo leveli 250+. No generalnie bardzo, ale to bardzo dużo... mocnych jednostek tutaj na tym serwerze. No ale tu już się nie będę rozwodził o wszystkich. Można sobie samemu przeanalizować, przejrzeć. Mamy tego wojownika 251, który tak cisnął od początku. Ale tu widzę, że się Freya pojawiła też 246. Musimy jeszcze w ogóle itemków epickich poszukać, zwłaszcza teraz po evencie epickim, bo się pewnie dużo pojawi do klaserka. No i co? Gildie nieważne, twierdze nieważne, pupilki, jesteśmy na pozycji setnej, mamy 21, topowe osoby mają 24. No i podziemia. Chyba też nie jakiś bardzo istotny ranking. Ile w ogóle osób ma już podziemia? 309, no to wcale nie tak dużo. No i chyba tyle. I chyba tyle co do takiego pokazywania.
co się dzieje na postaci, co się dzieje na serwerze. Mam nadzieję, że event epicki wam się podobał, bo progresik zrobiliśmy naprawdę spory.